Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest środa, jest 17 czerwca, a to jest oczywiście kolejny wstawak poranny rozbudzający, który ma wam zrobić dzisiaj dobry dzień. Taki jest przynajmniej plan jak co dzień, po prostu nuda jak zawsze, ale będzie super. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy moi mieli, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w tą środę zapraszam Was na ciekawostkę. Ciekawostkę w sumie taką dosyć mocno naukową, którą sobie przełożymy na pewnego rodzaju prawdę duchową. Kochani! Wiecie, że mamy takie coś jak zmysły, tak? Wszyscy kojarzymy takie rzeczy jak wzrok, słuch, dotyk itd. itd. Yy, mówi się też czasem o tzw. szóstym zmysle, cokolwiek to by oznaczało. Jak się okazuje, mamy ich kochani znacznie więcej. Podobno jest też takie coś jak zmysł równowagi, to też jest podobno zmysłu, jest takie coś jak zmysł bólu i jest zmysł, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, bo on jest bardzo fajny, bardzo ważny i duchowo bardzo piękny. Nazywa się to zmysł kinestetyczny. Co to kochani znaczy? To jest taki zmysł, który sprawia, że Twoje ciało, oczywiście to działa w Twoim mózgu, jest z siebie świadome i w związku z tym wiesz, gdzie co masz. Na czym to polega? Że jeżeli na przykład zamkniesz oczy, to gdyby nie było tego zmysłu, to byś nie miał bladego pojęcia, jak trafić ręką na przykład z łyżeczką do ust, a na przykład nie byłbyś w stanie podrapać się po nodze, bo byś nie wiedział, gdzie jest noga. Czyli, że tak powiem, bez innych zmysłów, czyli bez zmysłu wzroku, nie wiem, słuchu, dotyku itd., itd., jesteś w stanie wiedzieć, gdzie masz różne części ciała. To jest taki zmysł, który działa na zasadzie, jak przyjmujesz inne pozycje, że on po prostu wie, gdzie co ma, tak? Yy, to jest też takie coś, to się nazywa... Przekażcie wam tego tylko, żeby to było tak ładnie, o! Uwewnętrzniony schemat ciała. W sensie Jest taka część mózgu, która wie w środku, jaki ma schemat ciała, i w zależności od tego, w jakiej ona jest pozycji, to wie, że tam ma rękę, tam ma nogę i tak dalej. Bardzo mi się to w ogóle podoba. To jest fajne, bo rzeczywiście byłoby głupio, gdyby na przykład przy zamknięciu oczu nie wiadomo, na przykład, gdzie jest moja ta, noga, ręka, głowa, jak mam się podrapać na przykład, jak mam się nie wiem, po cokolwiek zrobić z okiem, jak mam się podrapać po uchu. No dziwne by to było, nie? jakbyśmy nie mieli czegoś takiego. W związku z tym, że mamy ten zmysł, to ogarniamy, co się w nas po prostu dzieje. Ciało wie, co się z nim dzieje. Kochani, jaka to może być prawda duchowa? No bardzo prosta. Ja myślę, że nam wszystkim jest bardzo potrzebny taki duchowy zmysł kinestetyczny, czyli ogarnianie tego, co się w tobie dzieje duchowo. Co to znaczy? Kochani, czy poświęcamy codziennie trochę czasu na to, żeby sobie usiąść na moment i zadać sobie pytanie, co się ze mną dzieje? Nie na zasadzie takiego, jak to często robimy, narzekania, Boże, jakie moje życie jest beznadziejne i co się ze mną dzieje? Po prostu nie wiem, co się ze mną dzieje. Uwaga, to nie jest żaden zmysł. To jest więcej, tak, jakby zamknąć oczy i zapowiedzieć, Matko, gdzie jest moja noga? Nie wiem, gdzie jest moja noga. Na szczęście zmysł polega na tym, że on wie, gdzie jest moja noga. Jak ten zmysł sobie wyrobić? No, przez codzienną modlitwę. Czyli przez codzienne samoświadome przypatrywanie się również sobie. Nie mówię, że modlitwa ma się tego do tego sprowadzać. Oczywiście, że nie. Ale częścią modlitwy jest również przyglądanie się sobie. Kochani, usiądźcie dzisiaj, to ja wiem, że jednorazowa akcja to oczywiście nic nie załatwi, ale usiądźcie dzisiaj na chwilę po tym wstawaku, zamknijcie oczy i sobie uzmysłów, uzmysłowcie, yy, co się z wami dzieje. Jakim, ja, ja, jakie się dzieją rzeczy w Waszej głowie, w Waszym sercu, w Waszych pragnieniach. Tylko nie na zasadzie, właśnie, „o mam, tak mam, dlaczego tak mam. Nie, tylko po prostu sobie zacznij uświadamiać, co się z Tobą dzieje. Codziennie praktykowane coś takiego na modlitwie, że patrzę też na siebie, na to, co się we mnie dzieje, tak naprawdę daje Panu Bogu przystęp do nas, kochani. Pozwala Panu Bogu wejść w te różne miejsca, bo my go tam wpuszczamy, bo jesteśmy świadomi tego, co się w nas dzieje. Pamiętacie, jak Wam już mówiłem tysiące razy, Święty, Święty Augustyn mówił, że jeżeli chcesz Bogu, poznać Boga, to musisz. Zejść na samo dno swojego własnego serca i tam go spotkasz, bo on mieszka właśnie tam. Tylko, że większość z nas nawet nie wie, gdzie to serce ma, bo tylko ewentualnie czujemy, że boli. Ale co tam się dzieje, co się dzieje w Twojej nodze, ręce, głowie, oczywiście w duchowym sensie, to nie wiemy. Kochani, potrzebujemy kinestetycznego zmysłu duchowego, czyli samoświadomości tego, co się z nami dzieje. Poszukajcie tego dzisiaj. Moi drodzy moi mili, bardzo wam serdecznie dziękuję za środowe kolejne spotkanie i zapraszam oczywiście na następne jutrzejsze czwartkowe, no a jakże dlaczego miałoby być inaczej. Yy, miejcie się proszę dzisiaj najlepiej na świecie i trochę pobadajcie swoje, swoje wnętrza. Ściskam, bardzo was ściskam, bardzo błogosławię, bardzo was pozdrawiam, no i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem Pa!